Oi. Czas na grzbogranie, moi drodzy, i witam was w oto nowej serii pod tytułem Iron Lung, moi drodzy, jest to gra wydana i wyprodukowana przez Dawida Szymańskiego, która datę swojej premiery miała 10 marca 2022 roku. Jest to, moi drodzy, gra typu horror, w której to będziemy wchodzić do Iron Lunga, czyli do podwodnego jakby okrętu, w którym to będziemy fotografować jakieś rzeczy, robić. Nie do końca wiem. Szczerze powiedziawszy, nie do końca wiem. Jakoś nigdy temat Iron Lunga mnie za bardzo nie zainteresował. Dopóki nie było informacji odnośnie tego, że Markiplier będzie robił razem właśnie z Dawidem Szymańskim film na temat tej oto gry. Co mnie niezmiernie zszokowało, dlatego chciałem zobaczyć, czy to faktycznie ma potencjał na film, czy to może być coś ciekawego. No i no, na czym w ogóle polega ta gra, więc jak najbardziej sobie wskoczmy. Ja tylko na starcie jeszcze tylko, może nie continue, tylko nie, bo nie wiem czego kontynuować. Powiem tylko, że mam problemy z nosem, z alergią. Decades ago, every known star and habitable planet vanished, leaving only those who were on space stations or starships. This event became known as the Quiet Rapture. Okej, okay, dobra, jest tam możliwość. Jezu, mój nos. Alergia. Gdyby ktoś pytał, alergia, nienawidzę lata. Powoli coraz bardziej przez właśnie alergię, ale tak. The Quiet Rapture. With supplies dwindling and infrastructure crumbling, survivors are searching for any trace of natural resources in a universe of barren moons, lit by the ghost light of vanished stars. One such one holds a strange anomaly, an ocean of blood. You are a convict tasked with exploring this anomaly in a makeshift submarine nicknamed the Iron Lung. It was not designed for this depth, so you will be welded inside and the forward window will be closed. There was no time for training. If successful, you earn your freedom. Beginning a descent. Cruising depth in roughly 40 seconds. Stand by. I'm seeing some voltage irregularities in the instruments, so keep an eye out for sparks or flames or anything like that. Okay. Approaching maximum depth. The hull's feeling it, but it's still holding strong. Closing porthole shielding. Zamknęło nam okienko i możemy się poruszać, czy nie jeszcze? You're on your own. Good luck. Okej, okay, WASD możemy się poruszać. Ło kurczę, całkiem nawet ładne sterowanie tutaj mamy. Mamy mapę. Hover mouse over notes for more information. Okej, okay, tutaj mamy jakby współrzędne, do których pewnie będziemy musieli się wybrać. Jezus Maria, wystraszyłem się. Wystraszyłem się. Dla tych, którzy chcą wiedzieć, jakiś czas temu przeprowadziliśmy się razem z Raven, moją dziewczyną, na nowe mieszkanie i właśnie spuściła wodę w toalecie, bo spała teraz jeszcze chwilę temu. Okej, to wiem już, że nie śpi. Ale jestem niezmiernie tym faktem zaskoczony, bo nie spodziewałem się. Briefing. Two weeks ago, we conducted an exploration of Moon at 85 for the first time since the Quiet Rapture, leading to the discovery of a fourth blood ocean. A trench beneath the ocean's surface has several points of interest. Your task is to photograph these points of interest with the SM-30's forward camera. Photos must be taken within 2 units of the specified position and 10 degrees of a specified angle. You can also use the camera to help with navigation. Only photos taken at the specified points of interest will be saved. Okay. Since you can't navigate by sight, pay attention to your coordinates and consult the map.
The proximity indicators next to the sub controls will trigger if you are getting close to an obstacle. Okej. Okay. To mamy jakby pełne, mamy głębokość, mamy tlen. Czy coś tutaj z tyłu możemy robić? Okej, okay, coś tutaj możemy jakby zaznaczać. A, zdjęcie teraz zrobiłem, okej. Okay. This is a local database. Be sure to update before each descent. Okej. Okay. Tu się poruszamy w taki sposób. Dobra. Nie wiem, czy słychać. Sekundkę, pozwólcie. Jestem z powrotem. Słyszałem tylko, że tam moja Raven miała okazję coś z gankami robić. Jest to pierwszy raz w ogóle, jak nagrywam podczas gdy jest w domu. Więc dlatego tak to wygląda teraz, że chciałem się zorientować. Okej. Okay. Pod tabem mieliśmy mapę. Jakby ja się muszę w ogóle zorientować, gdzie my jesteśmy. X mamy 182 na 30. 100. Tutaj mamy Y, to mamy X. 180. To będziemy gdzieś mniej więcej tutaj. Na 30. Czy jesteśmy gdzieś tutaj? Jesteśmy gdzieś tutaj w dolnej jakby części mapy. A, wy nie widzicie tego. Moment. Pozwólcie, że zrobię wam, żebyście to widzieli. Przechwytuj kursor. Ok. Będziecie teraz widzieć. O, my jesteśmy gdzieś tutaj. Tu gdzieś w tym miejscu powinniśmy być. Na 30, nawet niżej tutaj. Gdzieś około. Więc mamy kawałek nawet. A potrzebujemy tak. Dostać się do X322. Okej. Okay. Jak mogę X-a tutaj poruszać? Okej, okay, w taki sposób. Tylko całkiem sporo jakby przelatujemy. Okej. Okay. X 185, Y 176. Y to 186 potrzebujemy. Dobra. Okej, okay, i tylko potrzebujemy jeszcze w X-ie się poruszyć do 322. Zmienimy do kątu 90 stopni, nie aż tak bardzo, trochę za bardzo. Dobra, może być. Dobra, i poruszamy się praktycznie tylko w tym kierunku. O. Okej, czyli prawdopodobnie coś przed nami tutaj jest teraz. Aha, Jesus. Okej, okay, jak ja mogę to wyminąć w takim razie? Trochę mnie to dziwi tylko, że tak mamy, ale okej. Okay. Błyszczy jak nie wiem. Wohohoho. Faktycznie jesteśmy bardzo blisko tutaj jakiejś ściany. Okej, okay, tutaj już jesteśmy, dobra. Dobra, jest git.
322 potrzebujemy polecieć. Całkiem daleko, tylko muszę przyznać, patrząc na to, jak mamy tutaj rozłożoną mapę. Ale okej. Zaraz sobie poradzimy. Co to za dźwięk jakiś? Był dziwny, nie jestem pewien. Okej, nie mamy tutaj niczego już, dobra. To dalej lecimy do przodu, ale trochę cofamy się w Y na szczęście. Dobra. Dobra, zmienimy tylko już na 90 stopni, żeby już lecieć po prostej linii w miarę. Dobra. Naprzód. Dobra, troszeczkę do tyłu. 322. Okej, mamy to. I teraz... 33, że powinniśmy się obrócić chyba? To by znaczyło? Tak mi się wydaje. Co to za dźwięki w ogóle jakieś są? Okej, czy to jest... Czy to jest coś okej, czy nie jest okej? Nie jestem pewien trochę. A local database, be sure to update before each descent. Last updated today, okej. This is not an expedition, it is an execution. When they put you in here, they don't want you to return. And if you do, and even if they keep their promises, what freedom awaits for you? A few dying ships in a sea of dead stars? If there is still hope, it lies beyond the well. Hope is in this void is as illusionary as the starlight. I will choose to breathe my last here at the bottom of an ocean, unseen, unheard, and uncontrolled. They will get their execution. I will get my freedom. Okej. Czy to jest w porządku, jakby zdjęcie zrobione? A jest, dobra, zaliczyło się tutaj. W porządku. Bardzo dużo mamy w ogóle tych punktów, muszę przyznać. No ale dobra, lećmy do następnego. 263. A50, to może sobie zmienimy, może zobaczmy, czy to mi pozwoli jakby dostać się od razu, tak? Y263, X378. 378 na X-ie. Myślisz już spokojnie. Ojć. Aha. Wpierdzieliśmy się w ścianę. No to wychodzi, że wpierdziłem się w ścianę. Nie za dobrze. Boga, nie mówcie mi, że będę zaczynał od nowa. Mówicie mi, że zacznę od tego samego momentu, w którym mamy to zdjęcie. Nie! Co? O masakra. Właśnie, tylko teraz zrobimy coś takiego, a my chcemy zrobić coś... Moment, nie, tutaj, do 33, żeby znowu dolecieć. Znowu przestrzeliłem, kurczę. Dobra, i zobaczmy, czy tutaj będzie coś inaczej widać, czy nie? No, ale tak samo praktycznie, dobra. Ale to nam się zaliczyło. Czyli okej.
Polećmy w takim razie w taki sposób i zobaczmy, jak będziemy się poruszać. 319-202. To potrzebujemy nieco, żeby szło nam w stronę jeszcze taką trochę. Okej. Okej, na Y-ku przestrzeliliśmy. Za wysoko polecieliśmy już trochę. Więc... Dobra, więc przydałoby się w takim razie poruszać się tylko na prawo już, troszeczkę nawet w dół. ...263, idealnie, to w takim razie ustawiamy się pod kątem 90 stopni. Dobra. 78, okej. No, troszeczkę przestrzeliłem. Okej. 378, 263 i pod stopniem 50. Okej. Dobra. Co tym razem? Też kolejny szkielecik. I czy to nam się zaliczyło? Zaliczyło się. Cudownie. Tylko teraz moje pytanie, jak ja się mogę przedostać tutaj? Do tamtych punktów potem. Tu mamy bardzo dużo miejsca. Tutaj ten by się przydało zahaczyć. To teoretycznie jest tak. Jeśli ja się obrócę w ten sposób i polecimy w ten sposób, to powinniśmy lecieć wzdłuż tego korytarza powoli, tak. Nie podobają mi się te dźwięki. Ile mamy stopni? 359 na X-iku. No, czyli gdzieś mniej więcej tutaj. I 293, czyli jesteśmy trochę, to trochę by się przydało zboczyć w tę stronę. I myślę, że jak tak zrobimy, to będziemy już w miarę lecieć fajnie. O! Tlen się nam troszkę kończy, okej. Okay. Troszeczkę nam się tlenik kończy, okej. Okay, jakie mamy współrzędne? 306. 306. Czy gdzieś mniej więcej tutaj i Y324, czy gdzieś mniej więcej tutaj. Okej, to możemy troszkę bardziej w tę stronę polecieć. Jesus, jestem niesamowicie zdumiony faktem, że ludzie byli zainteresowani tak bardzo tą grą. Jest w niej coś takiego nietypowego. Jest chillująca, ale fakt, że jest ta gra określona jak horror... Trochę... O, zapisało mi progres, widziałem. Zapisało mi, widziałem progres. Cieszy mnie to niezmiernie. Dobra, X to jest 275. O! Co to za dźwięk w ogóle jest? Okej, okay. Dziwny dźwięk trochę, ale okej, okay. Dobra. My mamy współrzędne teraz 275 na X-ie, czyli gdzieś mniej więcej tutaj, i 398, czyli tutaj. Potrzebujemy 406 na Y-ku i 295 spróbujmy zrobić. Na Y-ku zrobiliśmy... ...259, ok, i 406. Może się akurat idealnie uda.
Dobra, cofnijmy troszeczkę. Okej, okay, dobra. I teraz zróbmy równo 9, ten, równo na 0 jakoś, mniej więcej. 408, a nie, w dół potrzebuję, okej. Okay. W dół winda. E, 259, 406 i 296 tutaj potrzebuję zrobić, okej. Okay. Okej, okay, tu powinniśmy już coś zobaczyć w takim wypadku. Jezus, co to jest? Dobra, zaliczone. Cieszy mnie ten fakt niezmiernie. Dobra, jak już wiem, jak się poruszać tą mapą, to jest cudownie. Dobra, generalnie teraz lecimy w ten sposób. I w tamtą stronę. I musimy cały czas lecieć, żeby na lewo mieć ściany, czyli od góry jakby. Okej, okay, w takim razie teraz tak. Dobra, i teraz możemy, myślę, całkowicie na wprost się kierować. Oho, to mi się nie podoba, że z deko tak mam. Na pewno dobrze popatrzyłem. Y. A nie, jeszcze trochę. Boże, 350 to jest tutaj ściana, okej. Okay. To jeszcze trochę, sorry, sorry. Zrobimy tak. Jesus, uspokój się, Ruro. Czy ja z tą rurą coś mogę zrobić? Okej, okay, załadowało mi znowu progres, cudownie. Dobra, X to jest 431, okej, okay, jesteśmy w bardzo fajnym położeniu. Gdzieś mniej więcej tutaj. I 327, czyli też mniej więcej gdzieś tu, okej. Okay. A wy widzicie myszkę, dobra, muszę pamiętać, że wy widzicie myszkę, bo to jednak ułatwi wam też sprawę. Mniej więcej też będziecie widzieć, gdzie ja tutaj się znajduję. 560, 277, dobra. Na razie polećmy nieco w taki sposób. O! Ta muzyka trochę jest taka niezbyt. The fuck? Dlaczego nagle mi coś zamigało tutaj? Halo? Jestem na otwartej przestrzeni. Dobra, X to jest 538. Y jesteśmy tutaj mniej więcej, ok. Troszeczkę jeszcze w dół. 560 i teraz całkowicie w dół się postarajmy polecieć. Dobra, 270. 560, 277 i 0,43 musimy zlecieć. Zawsze przestrzelę, kurde. Dobra. Co to mamy? Jesus, co to tam jest? Zaliczyło, zaliczyło, ale... Ja się chcę z deka odsunąć, zobaczyć to jeszcze lepiej. Czemu to nagle zniknęło? Tamtąd jakieś... Tamto coś... Okej,
trochę to takie nie za bardzo, ale w porządku. Coś tam jakby się czai na nas. Dobra. 613-197. Ponownie w dół, jakby potrzebujemy się skierować. Okej, okay, okej. Okay. Zaraz tutaj będziemy mieli. ...613-197 i na 55 się potrzebujemy obrócić, ok. Na 55 proszę. Super. Ten jest duży. Chcę się trochę wycofać i jeszcze zrobić z daleka bardziej go. Spory kolega. A jak się obrócę w taki sposób, będzie go lepiej trochę widać? No całkiem mocno go widać. Okej, całkiem mocno go widać. Dobra. To lecimy w takim razie w ten sposób. 209. 864. 864, 258, 209. Dobra. Kolejna fota. Co to jest? To jest szkielet jakiś w ogóle? Nie mam żadnego pojęcia, co to jest. Nie mam żadnego pojęcia, co to jest, ale dobra. My się skierujemy teraz tak. Polecimy tak. I okej, w momencie jak tutaj będziemy coś na ten z lewej mieli, to znaczy, że są już ściany. Jesus. Pięknie. Okej, czyli jesteśmy... Jezus Maria, strasznie duży kawał nas czeka do przeprawienia się. 728 to gdzieś mniej więcej tutaj i 256. Czyli delikatnie za tą linią, okej. No możemy się tak jeszcze dalej kierować. Dzień dobry. Coś walnęliśmy i to mi się nie podoba. X to jest 576. 576? Bardzo szybko to przelejchaliśmy. I 300... Oho. Coś... How? X to jest 576 i 355... Wait, what? Coś nas tutaj przerobiło. Jeszcze bym narzekał, ale... Kind of sus, że tak nagle udało nam się przelecieć tędy, ale okej. Na poziomie 400, jeśli chodzi o Y, powinniśmy zacząć widzieć coś, więc do 400 możemy na spokojnie. Ok, załadowała mi znowu progres. Super, cieszy mnie to bardzo. Dobra, 400... 424. Do 500 na Y możemy się kierować. Dobra, i jaki angle?
63, okej. Kurczę, powiem wam, że się wkręciłem. Nie spodziewałem się, ale się wkręciłem. No tylko trzeba dobrze to wymanewrowywać. Bo inaczej byłoby źle. O, Jesus. Coś dużego. Szczerze chcę się cofnąć. Jezus, coś naprawdę dużego. Ale zaliczyło mi zdjęcie, okej. No, spory ten szkielecik, spory. A jakbym się obrócił jeszcze troszeczkę w tamtą stronę? No, spory szkielet. Spory szkielet. Pozwólcie, że zobaczę coś z ciekawości, bo jestem ciekaw, jak to na Steamie wygląda teraz, jeśli chodzi o osiągnięcia moje. Nota while photograph the complete skeleton, crash into a wall, read what the last person left. Okej. Dobra, zostały nam jeszcze 4 jakby osiągnięcia, dobra. Okej. Spodziewam się, że musimy lecieć tutaj na lewo. Więc tak naprawdę jeśli chodzi o 513 będzie git. Potrzebujemy się kierować po X, żeby nam zlatywało, więc proszę bardzo tutaj na 305 stopni. Nie, nie na 305, Boże. Dobra, tak mniej więcej gdzieś po prostu musimy mniej więcej na prosto lecieć. A, tutaj, ta ściana, okej, dobra, to potrzebujemy bardzo wybić do góry w takim wypadku. Lecimy w górę, zobaczyć, czy gdzieś tutaj mamy jakieś przejście. Gdzie mniej więcej na Y 550 powinien zacząć się orientować? Gdzie to możemy mieć jakieś przejście? Aha. I chyba mamy. Ja szczerze powiedziawszy, chciałbym sprawdzić, czy możemy polecieć do 180 aż na Y. Bo to może być znacznie lepsze dla nas. Gdzie się powinny dowiedzieć? Mniej więcej na 350. Zaraz może zacznie piszczeć. Tak, zaczyna piszczeć, czyli tutaj jest na pewno źle. Ok, to lecimy w tę stronę jak najbardziej. Mamy ścianę po lewo, okej, okej. Tu na lewo bardzo blisko coś mamy. Dobra, sprawdźmy, czy jak to wygląda, bo szczerze chcę wiedzieć. Jest przesmyk, jest przesmyk. Zobaczmy teraz. No i się robi coraz bardziej otwarta przestrzeń. Super. Dobra, to gdzie jesteśmy? Na X 366. 366 i 622. Okej, czyli gdzieś mniej więcej tutaj jesteśmy. To powoli możemy się kierować w taką stronę. Do którego momentu byśmy dolecieli? 655 jakoś. 660. Znaczy, tak, 660. Dobra, i teraz poruszamy się już tylko po X-ie. O, Jesus! Fajnie, że jest jasno, ale skąd tu nagle się wziął ogień? Co do cholery?
What the hell w ogóle, co tu się zadziało? Dlaczego nagle ogień tutaj w ogóle mi wyskoczył? Dobra. 660. Tak, 660 na Y i X potrzebujemy się przesunąć do 200. O oh, Jesus. Trochę jednak jest tego. To jest taka nawet za wcześnie, bym powiedział, ale okej. Okay. Zdecydowanie za wcześnie, moment. Mam nadzieję, że tu jakiś dźwięk mamy. Co to jest? Okej, okay, nie mam pojęcia. Niemniej lećmy w tamtą stronę. What the hell? Czemu to się nagle tak zmieniło? Okej, okay, dobra, lecimy w tę stronę w każdym wypadku. Tutaj trochę w dół. Okej, okay, czuć, że mamy tak teraz, więc powoli schodzimy sobie tak. Dźwięk mnie martwi strasznie. Kolejna poleciała, okej. Okay. Rura nam. Dobra, spróbujmy współrzędne ustalić. Jak fajnie wystokuje dźwięk, okej. Okay. 180, na X jesteśmy bardzo blisko. Ale na Y potrzebujemy się trochę poruszyć. Dobra, 180 na X i 576 na Y, więc... What the hell? Okej... Coś mi się łaki, robi ekran tam. Tam jest coś nietypowego. Okej, okay, polećmy tak. No nie, po Y potrzebuje się ten, po X potrzebuje się cofnąć trochę w prawo. Czuję z deka zagrożenie. Zwłaszcza, że mi pokazuje, że coś mamy dosłownie przed sobą. Nawet nie, ja chcę to sfotografować najpierw, zobaczyć co kaman. Okej, czy ja mogę to wlecieć? Jakby? Okej, nie mam pojęcia co kaman tutaj z tym, ale dobra, uciekamy stąd. Aż chcę zobaczyć, czy to jest w achievementach jako ten? Anomalia? Tak, sfotografuj anomalię, okej. Okay. Czyli sfotografowaliśmy anomalię teraz. Sorka tutaj za ekran, taki trochę łaki. Dobra, uciekamy od tego dziadostwa, bo mnie powoli męczy to, że tutaj nam się ten ekran tak robi. C
Halo? Czy mnie znowu gdzieś przeniosło? Przeniosło mnie, zdecydowanie. Znowu mnie przeniosło. 277-633. Cieszy mnie bardzo, że mnie przeniosło, ale... Nadal się zastanawiam, o co z tym chodzi. 633... 277. No, gdzieś jesteśmy tutaj. Czy tak naprawdę potrzebuję się kierować tak trochę? I do jakiego punktu? 741, ok. Cofaj. Dobra. Jaki 18 stopni? Troszeczkę za dużo. Ok, dobra. Powinniśmy widzieć coś. Coś nawet za dużo, ale ok. Strasznie duże są te szkielety. Okej, okay, ale dobra, kolejne sfotografowane i potrzebujemy teraz polecieć strasznie daleko, dobra. 450 i 700. Dobra. Może mi zacząć ewentualnie pikać od góry. Ściana? Nie ściana. Nie za bardzo ściana. To nie bardzo była ściana. O Jezus, znowu nas gdzieś przerzucił strasznie. Okej, jesteśmy na... Y na 699. Nie, jesteśmy dalej w tym samym miejscu praktycznie. 458. Okej, z deka w dół trzeba. I do Y, którego musimy dolecieć? 775 powinniśmy zacząć myśleć. Widzę, że tutaj w ogóle woda nam się wchodzi. No dobra, lećmy cały czas. Tu z deka weźmy tak, żeby to ominąć. Dobra, 775. Znaczy 770. 625 to jesteśmy gdzieś mniej więcej na tym odcinku. Dobra, możemy trochę zrównać bardziej do prawej nawet. Ta woda to się widzę podnosi coraz bardziej. Bardzo blisko ściany jesteśmy, trochę jednak wyrównam, żeby nie być tak blisko niej. Dobra. Gdzie tu będziemy mieli mniej więcej przejście? Na... No powoli zaczyna się ono robić tutaj. Dobra, 75. 675 jest git. Potrzebujemy teraz tylko lecieć w górę. Martwi mnie fakt, że naprawdę ostro zaczynamy być zalewani. Myślę, że to jest zaprogramowane tak. Okej, okay, jakie to są współrzędne? 675, 828, dobra. Troszkę tak, żeby nam tutaj...
825 na Y-ku. Jeszcze raz, 675, 828. Dobra, jeszcze raz zrównamy do zera. Osiem, dwa, osiem, dobra. Jaki jest? 295 musimy zrobić. Oj, nie podoba mi się, tak? 295, okej. O, Jesus! O, Jesus! O, matko jedyna, to było... To było mocne. To przyznam, było mocne. The expedition ultimately raised more questions than answers. Satellite images showed pieces of the SM-13 scattered all over the bottom of the trench, as though it had been torn apart by some huge beast. The wreckage cannot be reached at this time. No photographs have been recovered. The stars shine pale as bones. The moon is a lifeless corpse. Its ocean a gaping wound. The universe, what's left of it, is dying. But somewhere in the void, there must be hope. Okej, wiara. Okej, ale to było dobre. To był dobry jumpscare. Nie spodziewałem się tego. Myślałem, że dopiero jak zrobię fotografię, to coś na niej będzie. Okej. No, przyznam, że kawał dobrego tytułu. Finish the game. I zostały mi jeszcze dwa osiągnięcia niezaliczone. Kurczę, będzie trzeba to zaliczyć, moi drodzy. To może, to te odcinki chyba jednak będą podzielone, moi drodzy. Te odcinki chyba jednak będą podzielone, bo potrzebuję chwilkę więcej czasu na to, żeby... Myślę, zrobić to drugie, bo potrzebujemy... Chociaż zobaczmy, gdzie wylądujemy, jak weźmiemy continue. Bo musimy się dowiedzieć czegoś o SM8. Czyli o jednej też z kapsuł. Okej, okay, co mamy sfotografowane? Okej, okay, czyli my lecimy tutaj. Okej, okay, ale to jednak trochę zajmie. Dobra, nie, bo my potrzebujemy tak. Gra nam mówi, że achievement dostaniemy za to, jeśli od razu polecimy do tego. Jeśli się nie mylę, tak? Mam tutaj rację, czy nie mam tutaj racji? Chcę jeszcze sprawdzić na wszelki wypadek. You've played this before. Photograph the top right note. Okay, learn about the SM8. To jest ciekawe. Jak my możemy to SM8 zrobić? Będę musiał zobaczyć, moi drodzy. Będę musiał to zobaczyć. Top right note od razu od samego tego początku. Czy tutaj coś będziemy mieli? SM8 może wpiszmy. O, oh, the SM8. Hopefully they don't redact this before updating the database. What most people don't understand is that not all the subs are built equal. The SM8 isn't a burner sub. It really is for exploring and surveying blood oceans. If they send you down in the Iron Lung, they don't give a fuck if you come back or if the sub comes back, because it's a pile of garbage and you are a piece of shit. You come back with photos great, you sit down there and suffocate quietly even better. But if they send the SM8 down, one of the scientists is piloting and they all expect them to return. Okay. And now the SM8 is in the blood ocean in pieces. No, not hit a rock, pieces of sprung a leak. Pieces, okay. It looks like something tore it up. And the weirdest thing is that nobody else seems surprised. Przepraszam za nos. We might have found the first planetary life since the rupture.
and they are acting like it's no big deal. I know you are next in line for realization in the Iron Lung, and usually that means you won't be seeing the stars again. But they don't have a SMH anymore. They have 3 burner subs and a lot of curiosity about 85, and maybe that means you have a chance. 85? Moon 85, body redacted. This entry has been redacted. See Blood Oceans for more information. Okay, Blood Oceans. An unexplained phenomenon that has been unidentified on 4 separate moons since the Quiet Rupture. Moon 85 and Moon Z8 are the most notable locations as they are under the control of the Koi. Enough research has been conducted on the blood itself to determine that it is indeed human blood, but we have not discovered where it comes from or how it keeps its liquid form. The oceans on 85 is of particular interest because redacted. Aha! The Quiet Rupture. The Quiet Rupture. In 357 AC, without any prior warning, radio contact with our respective planets was suddenly cut. Nobody can recall having visual contact with any planets when the indicated occurred, or experiencing any other unusual phenomena, so it's uncertain what exactly might have happened. Upon investigation, it was observed independently by several stations that were there had previously been planets. Nothing remained. Czyli nawet planet nie zostało. Further investigation over the following months revealed that all known planets with sentient life, flora and fauna, a habitable atmosphere or any sort of natural resources were likewise gone, along with all known stars. The only celestial bodies that have been found since are either uninhabitable moons or asteroids. Many theories have been proposed for this disaster, including religious interpretations of it as a literal rupture, some unknown quantum anomaly, or something more cosmic and sinister. There are no concrete answers yet. Co znaczy AIC? Epoch of Interplanetary Colonization. Epoch of Interplanetary Colonization, or AIC, is an interstellar calendar standardization adopted with the establishment of the first of Earth colony on Mars in 1992 AD, 0 AAC. It was and is the predominant calendar used throughout the known galaxy, although before the Quiet Rupture, when it debated switching over to a more standardized measurement of years. EMC, or Interstellar Martian Calendar, was especially popular owing to a large population residing on Mars. After their Quiet Rupture, all stations and starship alliances still use AC aside from Eden, which uses Eden? Przede wszystkim mamy Mars. The fourth planet from the Sun and the site first of Earth colony in 1992, and okay. Mars was the most populated planet in the solar system before the Quiet Rupture, surpassing Earth in... Okay. Czyli 143 lata po tym, jak przekolonizowali się z Ziemi na Mars, zrobili to. Now all that remains of Mars' former glory is the Eden Space Station. Czyli Eden to stacja kosmiczna. Space Station Eden is the largest man-made structure that still exists in the wake of the Quiet Rupture. Quiet Rupture. It was formerly the main station for Mars, and the populace still maintain a strong sense of Martian patriotism and independence, making them a constant threat to the sanctity and security of the Koi. Wpiszemy sobie the Koi. It has a current population of 468 and has the only known remaining trees in its interior garden. The Koi considers Eden a threat to all collective well-being after their attack on Filament Station. Okay.
Filament Station, od razu wpiszemy. The Koi, the Consolidation of Iron. The Consolidation of Iron, or Koi, is a brotherhood of three space stations and two spacecrafts found on the principle of collectivism and ruled by the popular vote of all citizens, numbering 257 at the time of this entry. Its name comes from the iron and steel materials its two main stations are constructed from, and the principle of unity and togetherness in the face of menace from other surrounding stations such as Eden. Filament Station. Jesus, tu jest naprawdę dużo lore w tej grze. Mimo, że się nie wydaje, to tu jest naprawdę dużo lore i to faktycznie, to jak to się czyta, to jest duża szansa na to, że można zrobić bez tego film. Nie z samego tego, jak siedzimy właśnie w tej łodzi podwodnej i szukamy tego wszystkiego, tylko właśnie z tego Edenu, z tych stacji kosmicznych można śmiało zrobić film. Filament Station was the fourth and largest space station in the Koi until AC, when the tensions between the Koi and Eden erupted in a 9-day battle on the station. The conflict battle ended unresolved when Eden troops resorted to sabotaging the station's Recator, resulting in a critical breach. O Jesus. Czyli Eden, ludzie z Edenu zniszczyli the Koi. The breach left Filament Station uninhabitable due to high levels of radiation and it has sat empty since. Prisoners taken during the conflict have been undergoing conviction realization in the years since, with the final one expected to repay their debts and interrogate into Koi. Okay. Conviction realization, a human form of criminal justice used by the Koi, where crimes are repaid by rendering service to the general collective. After this is by performing service, maintenance or other similarly beneficial task. It is redacted. Redaktor nie weźmiemy. Weźmy jeszcze Blood Oceans jeszcze raz. Właśnie. Moon 85. This entry has been redacted. See? Tak, dobra. A Moon Z8. Moon Z8 has historically been used for the realization of Koi convictions until the discovery of Moon 85. Aha, this... Boże, przeczytałem. The site of one of four unknown blood oceans and one of two such moons under the control of the Koi. Okej, okay, a jak wezmę the Koi, to coś jeszcze będziemy tutaj mieli. Mamy Eden. Sobie podpisujmy, czy tutaj coś miałem. Mars wpiszmy. EIC. Tutaj mieliśmy. Interstellar. Martian Calendar. Tego nie mieliśmy. Tego nie mieliśmy, tak. Interstellar Martian Calendar. Known commonly as IMC, the Interstellar Martian Calendar is an alternative to the more widely used AEC. It was poised to be officially adopted by Mars before the Quiet Rupture, whereas AEC is based on the rotation of Earth, IMC is based on the rotation of Mars. Aha! Meaning that 1 year in IMC is about 188 years in IMC. Currently only Eden, a former Martian space station, uses IMC. Okej. Okay. SM8 znowu sobie możemy wpisać. Czy to mi w ogóle zliczyło to jako przeczytanie? Tak, zaliczyło mi. Czyli brakuje mi tylko teraz Photograph the Complete Skeleton, to mamy. Learn about the SM8. Okej, okay, a tego odnośnie SM8 mogliśmy się dowiedzieć jakoś? Moon A5, Boże. Blood Oceans. Moon 85. Nie mamy tutaj jakby z tego informacji. Ale okej, okay, to jest całkiem niezłe. A co jeśli wpiszę Freedom?
This is a coin information. This is a local database. Be sure to update before each descent. Last updated today. Okej, mamy pewnie pierwsza data to jest. Okej. Całkiem nieźle. Quit yes. Wyjdźmy stąd i to co musimy zrobić to wziąć na new. Weźmy moi drodzy na new. Dobra, tu mamy te same informacje. Chcę jeszcze na szybko, moi drodzy, polecieć tam do właśnie tego miejsca. Chcę na szybko polecieć tam do tego miejsca i zobaczyć, gdzie nas to zabierze. W sensie, co w związku z tym, że sobie polecę tam na sam koniec. Mogę to zrobić samodzielnie oczywiście, ale chcę sprawdzić tutaj, co będzie to, z czym się to będzie wiązało tutaj dla nas. Tutaj w sumie na samym początku, jakbyśmy wpisali SM30, jeśli wpiszę. Okej, mamy tutaj po prostu informacje odnośnie naszej. And similar crafts being used for so-called mob justice by way of forced suffocation or otherwise have been proven false. Okej. Dobra. Ja tutaj się pobawię w takim razie i spróbuję dotrzeć do samego końca tam najpierw. Swoją drogą, teraz postanowiłem... Jesteśmy generalnie w tym momencie, gdzie powinniśmy zobaczyć to oko. Ale... Tutaj jesteśmy, w tym mniej więcej miejscu. Ale stwierdziłem, że nie mam zamiaru tego sprawdzać. Nie czuję takiej potrzeby. Gdzie my teraz jesteśmy? Na Y my jesteśmy na 700 praktycznie. 533. Troszeczkę moglibyśmy się obrócić w tę stronę, bo jeszcze na spokojnie możemy polecieć do przodu. Ciekaw jestem, czy związek... Okej. Ciekaw jestem, czy w związku z tym tutaj coś nam się wydarzy, czy po prostu sobie odpłynie. Okej, i... 295 powinno być to. Zobaczmy. 675... A, 828 na Y. To moment, jeszcze troszeczkę do góry potrzebuję podlecieć. O. Genialnie. Ok. Czy znowu mnie zje? Nie zje mnie. Ok. To coś mamy. Wycofajmy troszeczkę. Troszeczkę na ten bok bym chyba poleciał. Tu coś mamy. Czy to jest to SM8? Dobra, najważniejsze to co chcę sprawdzić, to sprawdzić... Photograph the top right now, okej. Mamy już jakby zaliczone wszystkie achievementy, co mnie cieszy. Mamy to zaliczone też, że zostało sfotografowane, ale mnie zastanawia co to w ogóle jest. No to też jest może fragment po prostu łodzi, na to wychodzi. Ta rybka cały czas tam nam bulgocze ze złości. Troszkę do przodu podlećmy. Czy mogę jeszcze bardziej do przodu? Okej, okay, a jeśli się obrócę teraz, to zobaczymy pewnie rybkę, co nie? Znając życie. Dzień dobry, rybciu. Super. I spróbujmy jeszcze raz 295. Jestem ciekaw, czy teraz mnie zabije, czy nie. Czy coś postara się zrobić? Nic nie robi, okej. Dobra, wlatujemy sobie w ścianę w takim razie. W sensie, możemy, nie musimy.
Okej, jesteśmy bardzo blisko tego. Czy ja tu mogę zobaczyć jakieś napisy czy coś tego typu? Nie bardzo chyba. Raczej nie bardzo. Zobaczcie, tu widać jakby ścianę. Może będzie widać ten napis jednak. Polećmy trochę tak. Zobaczmy, przybliżmy się do tego maksymalnie, jak tylko możemy. Chcę sprawdzić, czy faktycznie będzie widać to S. Czy coś tutaj będziemy mogli sprawdzić, czy nie jednak. Doznając, że cię pewnie moglibyśmy zobaczyć to dopiero przy tamtym. Dobra, rozwaleni. I to mnie cieszy, wracamy do menu i powiem tak. Fajna gierka. To jest naprawdę fajna gierka. Przeszedłem ją tak naprawdę całą, przy jednym podejściu. Zajęło mi to godzina 56 dokładnie, jak tutaj patrzę na nagranie. Więc jest to bardzo fajny projekt. I cieszę się w sumie, że zajęło mi tak krótko, bo jest to... brakowało mi trochę takich krótkich gier. Szkoda, że akurat trochę dzisiaj, bo przez to moja Raven teraz czeka na to, żeby mogła pójść spać. Bo na razie jeszcze mam łóżko do spanka w pokoju, w którym nagrywam. Ale zaraz się to zmieni, w szczególności po dzisiaj, bo pewnie będzie niezadowolona z tego faktu, bo chce iść spać, bo jutro ma wstawanko na ranko, a jest godzina pierwsza, na dziesiątą ma pracę, więc trzeba, moi drodzy, kończyć, więc szybciutko powiem, że mam nadzieję, moi drodzy, że ten odcinek wam się spodobał. Jeśli zainteresowała was ta gierka, jeśli jesteście ciekawi mniej więcej, jeśli macie jakieś teorie, co mogłoby się zadziać w firmie Markiplayera i właśnie naszego Dawida Szymańskiego, dajcie mi śmiało znać w komentarzach, co myślicie. Jak wam się podobała gra, jakie macie myśli odnośnie tego, co tam może się dziać. I odnośnie lore, czy czegoś może nie sprawdziłem, możecie też na przykład powiedzieć od razu w komentarzach. Z chęcią jak najbardziej posłucham. Z chęcią jak najbardziej wdam się z wami w jakieś dyskusje, bo naprawdę mi się spodobało to. Jestem niezmiernie ciekaw, co tam się dla nas szykuje właśnie od naszych dwóch tutaj osób. Twórcy gierki i osoby, która te gierki ogrywała. I moi drodzy, jeśli ten odcinek wam się spodobał, zapraszam was serdecznie do lajkowania, ponieważ wasze łapki w górę dają nam, youtuberom, duże zasięgi, więc za każdą łapkę będę wam niezmiernie wdzięczny. I jeśli tego jeszcze nie robicie, to zapraszam was również do subskrybowania mojego kanału, żebyście mogli być na bieżąco z taką właśnie serią, z seriami po prostu, z gier jakichś indie, albo właśnie z horrorków, które to też się na kanale cały czas pojawiają, więc mam nadzieję, że zostaniecie z nami tutaj na dłużej. Ja, moi drodzy, wracam pod kamień i do zobaczenia następnym razem. Cześć!